Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie i wybaczcie tą mroczną i smutną muzykę, już ją likwiduję. Ona pochodzi z jednego z trailerów, które chciałbym wam dzisiaj pokazać. Dzisiaj mamy 28 sierpnia, kończą się wakacje, pora zatem wrócić do regularnych produkcji takich jak New News Live, jak Rok z książką chociażby, do czego serdecznie zapraszam. I pora omówić trailery. Wakacje były bardzo intensywne, mieliśmy E3, mieliśmy Gamescom, dużo się działo, było dużo trailerów i dużo rzeczy jest do omówienia. Ja trochę materiałów zrobiłem na swój główny kanał, a teraz powoli będę sięgał po te, których nie zrobiłem i omawiał je na New News Live. Może zacznijmy sobie od czegoś, czego być może nie mieliście okazji oglądać. Rzucimy sobie okiem na trailer War Thunder, który wygląda bardzo, bardzo interesująco, chociaż nie informuje o czymś niezwykłym, o czymś nowym, ponieważ War Thunder każdy wie, co to jest, ale myślę, że rzecz jest jak najbardziej warta obejrzenia. Gotujcie się na naprawdę epickie przeżycie. From the second it takes off, you're inside. It's a cage, you see. You know, your eyeballs freeze up at that altitude, at 20,000 feet. The electrics keep you alive, the wires, the cables. And then the flak comes in, thick and heavy. Get out. Not when it dives at 300 knots. There's a beast deep inside you. It will not die. It will fight back. Trzeba przyznać, że wygląda to pięknie. Mi osobiście dostarczyło mnóstwo radości. War Thunder, gra, po którą właściwie raczej nie będę sięgał. Już ją pokazałem, wystarczy. To nie dlatego, że produkcja mnie nie interesuje, ale dlatego, że jest cała masa innych, które wzbudzają moje znacznie większe zainteresowanie. Sięgnijmy sobie po coś innego. To chciałem wam pokazać na dzień dobry. Rzucimy teraz okiem na Dragon Age Inquisition. To jest gameplay. W przypadku Dragon Age'a wiele osób zadawało sobie pytanie, jak daleko deweloperzy sięgną po pierwszą część, a ile wzorców będą czerpać z części drugiej. Dragon Age pojawi się w listopadzie, dokładnie 18 listopada jeszcze tego roku. No i wygląda na to, że jednak będzie to klasyczna gra RPG, w której zarządzamy głównie drużyną. I mam nadzieję, że tak faktycznie będzie i trailer, który wam teraz pokażę, zdaje się to potwierdzać. Jakby podczas E3 i podczas Gamescomu mieliśmy okazję oglądać trailery, które były takie bardzo widowiskowe i nie pokazywały samego gameplaya, samej rozgrywki. Teraz natomiast możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przypadku samej gry, bardzo blisko, bezpośrednio. Też jest jakby wzmianka o kooperacji, ale nie to mnie interesuje. Interesuje mnie natomiast to, jak to wygląda, bo zdecydowanie bardziej przypomina gra Dragon Age 1 niż Dragon Age 2, co cieszy. Co bardzo, bardzo cieszy. Strasznie duży wybór postaci. Bardzo ładnie to jest zrobione i bogata kustomizacja. To widać już teraz. Jakby ten rozwój postaci, rozwój umiejętności może być bardzo ciekawy. No i fantastycznie, nie? Deweloperzy z BioWare mają sporo do udowodnienia, ponieważ no Dragon Age 2 absolutnie nie wzbudzał jakichś wielkich zachwytów. To było, szczerze mówiąc, duże rozczarowanie. Ta konieczność i potrzeba przystosowania gry do wymogów konsol Dragon Age'owi absolutnie nie wyszła na dobre. Tym bardziej, że było widać bardzo dokładnie w procesie produkcyjnym, że
że to wszystko zostało przyspieszone, że gra była nieukończona. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć czemu. Chociaż w zasadzie, jeżeli chodzi o politykę wydawniczą Electronic Arts, to możecie sobie zajrzeć na bloga, tam jest artykuł, który sporo wyjaśnia moim zdaniem i niespecjalnie napawa optymizmem. No ale Dragon Age. Mam nadzieję, że będzie dobry. Dobrze, teraz pokażę wam grę, która nazywa się Collat. To jest gra, z której muzyką molestowałem was przed startem New Newsa, dla wszystkich tych, którzy oglądają to na żywo. Pozwolę sobie uruchomić to tutaj. To jest polska gra. To jest kolejny survival horror, ale spokojnie. To znaczy, prawda jest taka, że kiedy usłyszałem o tym survival horror, to mnie ciarki przeszły. I poczułem ból w żołądku. Ja mam serdecznie dość survival horrorów, które w 99% przypadków pojawiają się, są dostępne i są nieukończone absolutnie i większość z nich nigdy nie zostaje ukończona. Ale okazuje się, że pomysł na tą grę jest zupełnie inny. Tym razem nie będziemy mieli do czynienia z dużym, ogromnym, otwartym światem, w którym musimy uciekać przed hordami zombie. Nie. Tym razem historia została powiedziana na bazie faktów. Gdzieś dawno temu, znaczy, przepraszam, nie tak dawno, to był chyba 69 rok. Zdaje się, że na Uralu, chociaż tu nie jestem pewny, grupa rosyjskich alpinistów, 9, została znaleziona w górach. Martwi, większość zginęła z wyziębienia. To byli ludzie, którzy góry znali bardzo dobrze. Prowadzono śledztwo i nie sposób było wyjaśnić, dlaczego doszło do tej tragedii. Jedyne, co udało się stwierdzić, to, że namiot alpinistów został otwarty od środka, nożem. Krótko mówiąc, ci ludzie musieli uciekać przed czymś. Czy było to jakieś dzikie zwierzę, czy inne niewyjaśnione zdarzenie? Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, w tej grze będziemy mieli szansę spojrzeć na te wydarzenia z punktu widzenia uczestników. I może być ciekawie, może być ciekawie. Ja mam tylko nadzieję, że gra zostanie ukończona i że dostaniemy ją w wersji pełnej i gotowej. Klimat szykuje się niezły, no i będzie to horror. I jest to gra polska. Także może być coś dobrego. Czy będzie? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Ale wygląda interesująco, wygląda interesująco. A, o jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałem w ramach Collat. Nie będzie tu walki w ogóle. To znaczy, model rozgrywki będzie zrobiony podobnie do Amnezji. Jeżeli zobaczycie coś, co stanowi zagrożenie, musicie od tego uciec. I to jest ciekawe rozwiązanie w takich typowych survivalach. Dobra. Jedźmy dalej. Pokazałem wam kilka rzeczy. Pokażę wam kolejne. Dead Island 2. Dead Island 2, robione przez Deep Silver. Licencja już nie należy do Techlandu. Szkoda, bo Polacy robili bardzo, bardzo przyjemną grę. Ale to nie znaczy, że Dead Island 2 ma się nie udać. Może być całkiem ciekawy i wygląda nieźle. Jakiś czas temu popularny był mocno trailer do Dead Island 2 z takim facetem, który biegł drogą, słuchał muzyki, a dookoła szalały hordy zombie. Bardzo mi się podobał, świetna muzyka. To, co jakby zwraca uwagę przy tym gameplayu, to odrobinę większa dynamika w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia z Dead Island poprzednio. Prawdę powiedziawszy, Dead Island w poprzedniej wersji z czasem robił się coraz bardziej nużący. Tutaj chyba mamy coś bliżej Dead Rising, znanego z konsoli Microsoftu. No i to właściwie tak widać, te sprzęty, których używa nasz gracz, służą zdecydowanie instrukcji. No jakby zombie jest zdecydowanie za dużo, ale z jakiegoś powodu cały pomysł na Dead Island wzbudza moje pozytywne reakcje. Mam nadzieję, że będzie to dobra gra. Mam nadzieję, że będzie to dobra gra i że zabawimy się w nią z przyjemnością, niezależnie od tego, czy będzie ona wykonywana przez polskich deweloperów, czy też nie. No mam nadzieję, że nie zepsują. No i trochę jest więcej strzelania, co też jest moim zdaniem rzeczą pozytywną. No okej. Dead Island 2. Żałuję trochę, że nie mogę wam pokazać tego trailera, nie ściągnąłem go sobie wcześniej. Kolejna gra, której właściwie z reguły recenzenci, albo seria, której recenzenci nie szczędzą komplementów, to jest Bloodborne od From Software, czyli od tych samych ludzi, którzy zrobili Demon's Souls.
To są gry, które ja darzę sporym szacunkiem. Ogromnym szacunkiem wręcz, ponieważ to jest taka stara szkoła developingu, gdzie i designu przede wszystkim, gdzie wiele rzeczy jest niejasnych i w zasadzie biedny gracz zostaje wrzucony do świata i musi sobie radzić. Czasami nawet do końca gry nie wie, o co chodzi. I stawia czoła poważnym wyzwaniom, powtarza je wielokrotnie. To są gry, które ja darzę absolutnym szacunkiem, natomiast nie darzę jakąś wielką sympatią. Ja jako gracz nie jestem przekonany do tego typu rozgrywki, głównie dlatego, że fabularnie, to co robi From Software fabularnie, nie do końca mi odpowiada. Ja lubię historię, która jest... Nie przeszkadza mi skomplikowana rozgrywka, o ile fabuła jest podana w sposób zjadliwy, prosty i interesujący. Natomiast, znaczy prosty to może za dużo powiedziane. Lubię, jak się od czasu do czasu dzieje coś skomplikowanego. Bezwzględnie. Tak czy inaczej, Bloodborne mieliśmy okazję oglądać na pokazie, ale jestem prawie na 90% przekonany, że ten pokaz był zrobiony na PC-cie, który był schowany gdzieś tam. Ale może się mylę. To gdzieś tam miałem okazję zobaczyć takie okienko, które wyskoczyło, a jako, że sam jestem osobą, która często streamuje i korzysta z kart do przechwytywania, no to jestem w stanie rozpoznać takie rzeczy, ale może jestem w błędzie. No, Bloodborne może być ciekawy ze względu na taki transylwański klimat. Ten nasz bohater wygląda ciekawie. To, co wprowadzono w tej grze, ponoć fabuła ma być poprowadzona w sposób bardziej taki zrozumiały dla europejskiego gracza, a po drugie wprowadzono model regenerowania obrażeń. Coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w poprzednich odsłonach tego typu gier, ale będzie to wyglądało w ten sposób, że za każdym razem, kiedy przeciwnicy zadają obrażenia naszej postaci, to te obrażenia pozostają w pewnym zawieszeniu. To znaczy, mamy szansę zareagować i odpowiedzieć atakiem, i jeżeli atak zakończy się powodzeniem, to pierwsze ciosy zadane po otrzymaniu obrażeń przywrócą nam stracone życie. Ten model rozgrywki został pomyślany w ten sposób, ponieważ deweloperzy są przekonani, że o ile walka, którą zaprezentowali, ich satysfakcjonuje, o tyle jej dynamika nie do końca im odpowiada. Oni woleliby, żeby gracze zdecydowanie bardziej aktywnie uczestniczyli w tym, co dzieje się na ekranie. Zatem nie tylko uciekali, nie tylko się chowali i wyczekiwali na moment, ale agresywnie wchodzili do walki, ponieważ może to przynieść pewne korzyści. Okej, ciekawie. Ciekawie i bardzo dobrze, że te rozwiązania takie się zmienia. Pytanie tylko, czy gracze tego oczekują, gracze, którzy polubili tą serię. Holender, jakiś koleś z cegłówką. No tak to wygląda, tak to wygląda. Ja miałem okazję, o tym będę jeszcze mówił, ale miałem okazję pograć w Lords of the Fallen, grę, którą robi Tomasz Gob przy współpracy z CI Interactive, albo dla CI Interactive, ja jakby tych zależności do końca nie znam i podobało mi się to. Zobaczymy, jak wypadnie porównanie tych gier, chociaż nie powinno się porównywać, ale będę jeszcze o tym mówił. Dobrze, tak wygląda Bloodborne. Bardzo miło, że mieliśmy okazję to obejrzeć. Dobrze. Co nam tu jeszcze zostało? Dobrze, zajmiemy się tym. Gra robiona przez Adriana Chmielarza. Gra, na którą osobiście bardzo, bardzo czekam. Studio nazywa się The Astronauts. To jest przygodówka, ale też przy okazji gra niezależna. Pozwolę sobie pokazać wam to przez chwilę. A potem jeszcze pogadamy. To Adrian Chmielarz opowiada o tym. Opowiada po angielsku, no, sami rozumiecie. Trzeba trafiać do szerszej publiczności. I am a couple of minutes into the game now, past the intro, so let me quickly introduce our hero. You play the game as Paul Prospero, an occult-minded private detective. Skoro Adrian Chmielarz opowiada, to i ja sobie pozwolę skupić się na opowieściach. Nie macie nie wątpliwości, że ta gra wygląda świetnie. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, to powiem wam to, co wzbudza moje wątpliwości i powiem wam także to, co mnie cieszy i zachęca. Przede wszystkim Adrian Chmielarz ma sporo do udowodnienia, jeżeli chodzi o robienie gier, ponieważ wygłosił kilka takich tez, które powiedzmy były dosyć ryzykowne, krytykujących produkcje, które osiągnęły bardzo pozytywny wynik zarówno w oczach recenzentów, jak i graczy. To, co zostało zaprezentowane w tej grze, to bardzo duża swoboda podchodzenia do problemów i do kolejności problemów. Mamy świat otwarty i mamy do rozwiązania zagadkę.
I chodzimy po tym świecie i do tej zagadki podchodzimy z różnych kierunków. Możemy podejmować wyzwania, niezależnie od tego, co robiliśmy wcześniej i co zamierzamy robić później. Śledztwa składają się z poszczególnych etapów i te etapy poznajemy na swoją własną rękę, tam, tak jak nam się chce. I jakby zadania są otwarte. To znaczy, ja nie wiem, czy Adrian Chmielarz tak to określa, ale ja to tak postrzegam. Jeżeli w świecie gry znajduje się 10 obiektów związanych z zadaniem konkretnym, to niezależnie od tego, który obiekt znajdziemy jako pierwszy, będziemy mogli za jego pomocą zainicjować rozwiązywanie całej zagadki. Przykładem jest to zadanie, które tutaj jest pokazane. Mamy pociąg, na którym są widoczne ślady krwi. I teraz od tych śladów krwi możemy rozpocząć śledztwo i cofnąć się, żeby sprawdzić, skąd te ślady krwi się wzięły. Ale możemy też, idąc gdzieś tam skalistym wybrzeżem, znaleźć inny element tej całej układanki, który pozwoli nam rozpocząć dalsze zadanie. I teraz jakby dużo osób kojarzyło sobie tą grę trochę z... trochę z Murdered Soul Suspect, ponieważ nasz detektyw ma takie zdolności wykrywania, jakby odkrywania poszczególnych elementów układanki, trochę będąc daleko od nich. To nie jest taka czysta robota detektywistyczna, ale to jest trochę używanie takiego dodatkowego zmysłu. To nie ma nic wspólnego z duchami, chociaż obserwujemy akcję po odkryciu śledztwa jakby z pozycji... widzimy te duchy, które się poruszały tam, widzimy to rozwiązanie tej akcji, ale to nie jest nic takiego jak Murdered Soul Suspect, ale niewątpliwie jest to opowieść detektywistyczna, która została sporządzona bardzo ciekawie. Czyli to jest coś, co mi bardzo imponuje, czyli to podejście do zadań, do całego świata, bardzo dowolne. To my decydujemy o tym, gdzie zaczniemy przygodę, gdzie będziemy ją prowadzić i w którym momencie zakończymy. I czy pójdziemy dalej, czy cofniemy się, czy będziemy eksplorować, czy będziemy badać różne zagadki dodatkowe, których też pełno jest w tym świecie gry. Ta gra jest przedstawicielem takiego gatunku, który nazywa się Word Fiction. Word Fiction jest bardzo obecny w książkach i w serialach chociażby. Taki serial jak Twin Peaks, czy taka książka jak Wayward Pines jest przedstawicielem takiego klasycznego word fiction, gdzie dochodzi do fikcji literackiej, która jest dziwna, która jest zaskakująca, która w teorii pokazuje rzeczy autentyczne, realistyczne, ale z domieszką jakiegoś takiego mistycyzmu, w którym zadajemy sobie pytanie, czy ten mistycyzm jest faktycznie obecny, czy być może chodzi o coś zupełnie innego. Czy być może są to realistyczne odpowiedzi na bardzo takie skomplikowane pytania, które sugerują udział sił jakichś wyższych. Ja bardzo lubię ten gatunek. On pozwala na użycie sporej dozy wyobraźni w grze. I teraz powiedziałem wam o rzeczach pozytywnych, które mi się bardzo podobają, natomiast chciałbym też powiedzieć o tym, jakie jest ryzyko. To znaczy, ja na pewno będę starał się pokazać tą grę. Pytanie, czy ona jest przeznaczona dla dużej ilości graczy, czy ona wymaga pewnego skupienia, pewnego chodzenia, eksploracji. Tam nie ma zbyt wiele akcji, to jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z rozwiązywania łamigłówki detektywistycznej, szukania poszlak, to możemy się w pewnym momencie poczuć znużeni. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja bardzo dużo sobie obiecuję, jeżeli chodzi o tą grę, i mam nadzieję, że Adrianowi Chmielarzowi uda się zrobić to, co w wielu wypowiedziach sugerował, że powinno się znaleźć w grach. Zobaczymy. To jest Vanishing of Ethan Carter. Jeżeli nie powiedziałem tego na początku, to wybaczcie, na pewno gdzieś tam w opisie na YouTube zostanie to zamieszczone. Dobrze, ten gameplay jeszcze jest długi, on jest 12-minutowy. Ja was jak najbardziej zachęcam do obejrzenia go na YouTubie, wtedy uzyskacie dużo więcej odpowiedzi na pytania, które być może wam przychodzą do głowy. Jest to dosyć atrakcyjne, ale może sugerować dosyć nużącą produkcję. I dużo osób w komentarzach na YouTube wypowiadało się w tym tonie. Ja uważam, że to jest zarzut absolutnie nieuzasadniony, bo to, co dla jednego będzie nużące, dla innego może się okazać bardzo ekscytującym przeżyciem. Zobaczymy. Vanishing of Ethan Carter, w zasadzie powinno się rzec. Dobrze, bardzo mi się miło prowadzi dzisiejszy News Live. Z przykrością muszę stwierdzić, że pozostała mi jedynie ostatnia gra do pokazania i nie jest to jakaś wybitna produkcja, ale pozwolę ją sobie pokazać. Gra nazywa się Gauntlet i swoją premierę będzie miała 23 września. Jest to taka czysto rozrywkowa rąbanka, która nawiązuje do
historii automatów. Gauntlet, ja kiedyś o tym opowiadałem, a to właśnie była taka gra, przy której na automatach spędziłem sporo czasu. Tak jest, znam ten automat. Ja się tym bawiłem. Teraz wyprodukowano grę, która jest, bazuje na tym pomyśle, nie jest jakaś wybitna graficznie, ale może być interesująca, może być fajną, ciekawą rozwałką. Pewnie sobie sięgnę po to, być może jakoś nie zaangażuję się w to strasznie. Tym bardziej, że teraz jest bardzo, bardzo dużo interesujących gier, ale kto wie, no może powróci sentyment, może będę się chciał siedzieć przy tym i grać godzinami. Wygląda ciekawie, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o taką czysto rozrywkową zabawę oczywiście. No dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy New News Live obejrzeliście z przyjemnością. Ja niewątpliwie bardzo dobrze się bawiłem, wracając do tego programu, a wracamy, bo kończą się wakacje i pora się zająć solidną robotą, czyli takimi typowymi programami, które robiłem przez cały zeszły rok. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Hej, hej.